W najnowszym numerze Newsweeka historia. Dzieci Hitlera przerywają milczenie. Krążyła plotka, że w ramach programu Lebensborn wybrane kobiety i mężczyzn kojarzono celem spłodzenia aryjskich dzieci. Prawda wyglądała inaczej, lecz do dziś 18 tysięcy osób wychowanych lub urodzonych w tych ośrodkach postrzega się jako dzieci kobiet, które dały się zapłodnić dla Führera. Przedstawiamy relację Barbary P., jednej z ofiar nazistowskiego systemu. Ciemna strona Księżyca. Wyszła na jaw tajna operacja, która pomogła Amerykanom stanąć na Księżycu. Agenci CIA wykradli sowiecki łunnik i to tak, że Rosjanie nawet się nie zorientowali. Eros w gorsecie. Powszechne jest przekonanie, że epoka panowania królowej Wiktorii upłynęła pod znakiem spętanego Erosa. Tymczasem historycy podają, że w połowie XIX wieku w samym tylko Londynie nierządem parało się około 60 tysięcy kobiet i mężczyzn. Prostytucja była zjawiskiem powszechnym i w pełni legalnym. Profesor Tadeusz Cegielski rozprawia się z mitem pruderyjnej Anglii epoki wiktoriańskiej. Kuracje grozy. Krew nietoperza miała zapobiegać odrastaniu włosów, sproszkowane karaluchy leczyły serce, a żółć kozła była remedium na ból ucha. Cudownych leków i ochrony przed trucizną bezskutecznie poszukiwali medycy Nerona i Mitrydatesa. O antycznych i średniowiecznych lekach pisze profesor Ryszard Tadeusiewicz. A także profesor Norman Davis o polskich zdrajcach i patriotach. Dlaczego funkcjonariusze służby bezpieczeństwa tłumnie stawiali się na pogrzebach opozycjonistów? Co profesor Grzegorz Motyka odkrył w archiwach NKWD? Oraz krzyżówka historyczna z nagrodami.